Siemaneczko kochani, w kolejnym odcinku na moim kanale. Dziś przyszła to taka do mnie paczuszka z kilkoma pająkami, większymi, mniejszymi, więc mam nadzieję, że wy też macie ochotę spojrzeć coś w środku. Zatem weźmiemy się do otwierania i po chwili zobaczymy, jak została spakowana. Najważniejsze w tym wszystkim czerpak, delikatnie jeszcze ciepły, to co nas interesuje, to oczywiście nic więcej już nie ma. Trochę się niecierpliwie za tymi pająkami czekałem tak naprawdę 1,5 tygodnia. Mogę wam zdradzić, że jest to firma Spiders and Reptiles. Paczka ładnie zapakowana. O cholera. Przepraszam za słownictwo. No już widzicie wstępnie, że wszystkie pajączki raczej żyją. I nie wiem, czy ja je wszystkie odszyfruję. Wow. Powiem wam jedno. Italicus, czyli mam skorpiona w gratisie. Bo tego na pewno nie zamówiłem. Kurde. Taki malutki skorpionik. Jest na pewno żywy. Fajny gratis. Niestety powiem wam jedno. Że Spiders and Reptiles, który kiedyś miał naprawdę fajne pajączki. Więcej tego pająka z tego co też bym nie zapamiętałem. Dokładając. Wcześniej u nich zamawiałem, niestety państwo kończą handel z pająkami i po fajnych cenach po prostu sprzedawałem to co im zostało. Dla mnie szkoda, gdyż tak naprawdę drugie moje zamówienie, gdziekolwiek składałem, było właśnie do nich. Właśnie od nich bodajże mam Tryksopelmę, między innymi od Skerti. I tak naprawdę wszystkie trzy, które wziąłem do tej pory, świetnie rosną. Wtedy dostałem w gratisie, nawet pamiętam, Delicotyle Exilis. Niestety okazał się samcem, w tym momencie już wiem, że jest dorosły. No ale co dalej? Delicotyle Diamantinentis, to był akurat zamawiany. Ami SP Panama, to był też zamawiany. Uj. Tu właśnie nie wiem co to jest za pajączek. Kurczę. Tu chyba jest też Delicotyle, ale nie jestem pewny. Nicej. Dobrze, ja czytam. Albo tu będzie Ami SP Panama. Kurczę, teraz nie jestem pewny. Możliwe, że też. Ami to tutaj bym powiedział, że jest. Diamantinentis. Ja. Mentinentis. Dopinamcheus Wioloceus. Dopinamcheus Wioloceus. Delicotyle Diamantinentis mam 3.
Kurczę, Skorpion to wiem, że na pewno jest gratis, bo tego nie zamawiałem, jest dość mały, więc nawet muszę o nim troszeczkę poczytać, żeby wiedzieć, gdzie go na dzień dobry włożyć, ale przypuszczam, że będzie to do kliszówki, bo jest naprawdę malutki. Nie znam się na tyle na Skorpionach, co mnie bardzo zaskoczyło. Ami ST Panama to miało być dwa. Topinanceus Violoceus też miało być dwa. O Jezus, ale się spociłem. I tu chyba jest Neo SP Thailand. Ale kurczę, no. Inicjament. Możliwe, że to. Dobrze. Czyli mamy Ami. Thailand. Diamantinentis. Malutki skorpionik. No i dwa. Coś tam. Wszystkie najedzone. I dobra, to sobie sprzątniemy. Rozszyfrowaliśmy, co tam mamy. Mniej więcej. Zamówiłem sobie te pająki, bo tak jak mówiłem wcześniej, były naprawdę super cenie. I co tu za tym idzie? Będzie trzeba sobie je gdzieś wrzucić. Wydaje mi się, że oto takie pojemniczki starczą. Dla tych wszystkich jeszcze raz spojrzę, żeby tutaj też mi się nie kotłowały. No ładne, nie? Co mówicie na to? Ale wydaje mi się, że one spokojnie jeszcze w morzboxach mogą być. Kurczę, nie wiem co tutaj do końca. Ale co tam? Weźmiemy sobie jeden z pojemników, gdzie ja go tutaj mam, żeby mi nic nie zrypało. Gdyż nie chcielibyśmy jakiegoś pajączka jeszcze w międzyczasie gonić. I tak naprawdę sobie je poprzekładam w międzyczasie. Tak jak wspominałem wcześniej, każdy z tych pająków tak naprawdę co ma w sobie? Oprócz Neo SP Thailand wszystkie są słabego jadu. SP Thailand troszeczkę mocniejszy, ale to nie chodzi o jeden rodzaj. No i dobra. Zaczniemy od wrzucania sobie torfu. Tak naprawdę chyba zaczniemy od tych Diamantis, bo to są ponoć szatany co do prędkości. Nie wiem, nie miałem ich wcześniej. Więc, no zobaczymy. Jest tutaj fajny. A, to jest talika. Diamantinentis. Okay. Tak naprawdę ja sobie zawsze zamykałem w ten sposób. Tutaj sobie ucinam drugą stronę. Albo nie utnę. Zazwyczaj ucinałem sobie tą stronę. Nie robiąc taśnikowi krzywdy, możemy sobie otworzyć. Położyć. O, w ten sposób. I tak naprawdę pajączka w ten sposób wygonić. O, nie wiem, czy tutaj wszystko widać. Widzicie, że tak powiem, po bólu. Bez strachu dla pająka, bez strachu dla nas. To był pierwszy Diamantinentis. Prawda, że piękny? No i tak szczerze mówiąc, powtarzam zawsze z każdym jednym pająkiem. Oczywiście z następnym i z następnym. Jest tutaj troszeczkę tego przekładania. Co jeszcze fajne w tych wszystkich rodzajach pająków, że żaden z nich tak naprawdę nie dorasta do jakiegoś dużego rozmiaru. To też mnie między innymi w nich urzekło. Postanowiłem mieć je wszystkie.
Ja sobie wszystkie będę pajączki przekładał ze spokojem. Was w tym momencie już pożegnam, bo chyba to będzie dla Was żmudne. Tak jak mówiłem, mogę jeszcze raz pokazać Deli Hotele Diamantis. Ponoć są to szatany co do prędkości. Ja mówię wcześniej, z nimi nic nie miałem styczności. Robiłem zawsze w ten sposób, zamykając protem. Tak naprawdę pająk już jest wolny, tak? Wtedy ucinałem delikatnie tą końcówkę. Wiadomo, pająk z tej strony jest jeszcze zatkany. Kiedyś sobie w taki sposób wykombinowałem, gdyż no, jeżeli ktoś by nie wiedział, tak naprawdę ja mam strach przed pająkami, czyli arachnofobia. Czy jest możliwe, żeby hodować pająki, jeżeli ma się strach? Jest możliwe. Kurczę, nie wiem, czy mi się to do końca tak uda położyć. Oj, delikatnie widzicie. Pająka sobie można. O! Akurat chce się wybrać na spacer. Ale nie. Zbierzemy sobie. Zastrasząc go. Następnego. I tak naprawdę, jeżeli ktoś boi się delikatnie pająków, chciałby z nimi zacząć hobby, jak najbardziej polecam. Sobie krzywdy nie zrobicie. Ependorfy, no chyba, że potrzebujecie ependorfy, no to wtedy co innego. Tak naprawdę każdy z nich kilka złotych kosztuje, więc wydaje mi się, że to nie będzie jakaś strata. Tutaj pajączek oczywiście cały i zdrowy. Trochę wychudzony, chyba po wylince. No i co? Ja Was namawiam do zostawienia subskrypcji. Łapki w górę, jeżeli Wam się odcinek podobał. I do zobaczenia za tydzień. Pozdrawiamka.